Maryla Rodowicz wraca w wielkim stylu. Wiemy, co szykuje. Maryla Rodowicz jest właśnie w trakcie nagrywania nowej płyty. Projekt owiany jest tajemnicą. Gwiazda zaprosiła innych młodych wokalistów, z którymi zaśpiewa w duecie swoje piosenki. W rozmowie z Faktem Maryla zdradza, jak pracuje z młodszym pokoleniem, czym młodzi muzycy ją zaskakują i przyznaje, że przez pracę musi zapomnieć o wakacjach. Maryla Rodowicz ma na swym koncie dziesiątki płyt. Jej repertuar jest tak bogaty, że mogłaby nim obdzielić kilkunastu artystów. Mimo to piosenkarka wciąż nie zwalnia tempa i ma apetyt na więcej. Gwiazda wciąż koncertuje, a niedawno postanowiła, że nagra nowy krążek. Na płycie znajdą się jej stare piosenki, jednak to nie ona dokonuje ich wyboru, a młodzi, zaproszeni przez nią do współpracy artyści. Zaśpiewają je w duetach z Marylą. Maryla Rodowicz zdradza, jak pracuje się z młodymi artystami. Zaskakują mnie. Najbliższe tygodnie będą dla Maryli Rodowicz bardzo pracowite. Gwiazda nie wybiera się na zasłużone wakacje, bo wciąż pracuje. Nowa płyta to spore wyzwanie, zwłaszcza że to nie gwiazda decyduje o ostatecznym brzmieniu nagrywanych piosenek. Wiadomo już, że Maryla zaśpiewała z Mrozu. Para razem nagrała piosenkę Sing Sing, której już można posłuchać w sieci. Nie narzucam im piosenek, każdy z nich sam wybiera, co chce zaśpiewać, ja muszę to zaakceptować. Pracy jest sporo, dlatego nie mam wakacji. Nagrywam z kolejnymi wokalistami, ale na razie nie zdradzę nazwisk. Czeka mnie właśnie kręcenie kolejnego teledysku, cieszę się, bo to bardzo ciekawe doświadczenie. Uczę się od nich, to dla mnie super lekcja, mówi nam gwiazda i wyjawia, co ją najbardziej zaskakuje u młodych artystów. Odwaga, oni nie boją się wywrócić utworu do góry nogami. Ja bym tego tak nie potrafiła zrobić, naprawdę mnie zaskakują. Są naprawdę odważni i do tego bezkompromisowi. Podoba mi się to, stwierdza Rodowicz.